Witamy Państwa w kolejnym naszym filmowym odcinku. Doktor Sylwia Frach dzisiaj z nami. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Wersje nam się kończą powolutku. Był taki odpoczynek od filmów. Da się od filmów odpocząć na feriach, pani doktor, czy nie? Nie da się, nie da się. No ale na przykład jakby tak zrobić taką na feriach wyprawę do ciepłych krajów sobie, to moglibyśmy nawiązać od razu do filmu, o którym będziemy chcieli dzisiaj powiedzieć, bo będziemy mówić o wyprawie i to taki fajny, bo cofniemy się do książek, powiemy Państwu o niesamowitej scenerii przy realizacji tego filmu, ale nim to ja mam do Pani takie jedno pytanie. Czy Kenneth Branagh nie przypomina Pani troszeczkę Woody Allena? Zaraz Państwu wytłumaczę, o co chodzi w tym moim pytaniu. Allen od 2011 roku, jak dobrze pamiętam, podróżuje. Tam miał Paryż, bo było o północy, Zakochanych w Rzymie, Magię w blasku księżyca, w deszczowy dzień w Nowym Jorku, hiszpański romans. Branagh zaczął od Morderstwa w Orient Expressie w 2017. Teraz mamy, bo film, o którym będziemy dzisiaj mówić, to oczywiście Śmierć na Nilu. No i tam mam takie wrażenie, że parę książek Agaty Christie jeszcze nam zostało do realizacji. Czy pan Branagh nie wziął sobie do serca to, żeby je po prostu wszystkie sfilmować? Zobaczymy, to się okaże, ale kiedy myślę o twórczości Kennetha Branagha, to są to przede wszystkim wspaniałe filmowe adaptacje dramatów Szekspira, takich jak chociażby Henryk V, Wiele hałasu o nic czy Hamlet. I właśnie w ostatnim czasie, bo w 2017 roku powstała właśnie adaptacja powieści Morderstwo w Orient Expressie i teraz mamy właśnie Śmierć na Nilu, czyli powieści najbardziej znanej autorki kryminałów na świecie. Ale muszę też przyznać, że brytyjskiemu reżyserowi jednak jest bliżej do Orsona Wellesa niż do Woody'ego Allena. Tak, ja bym tutaj nie szła właśnie w to porównanie, jeżeli chodzi o lokalizację, ale właśnie adaptacje, czy to dramatów, czy powieści. Ale to też chyba fajnie, bo dzięki temu Agatha Christie ponownie jest na takiej fali, że ktoś sięgnie po książkę, ktoś będzie chciał zobaczyć ten pierwowzór. Oczywiście. To też jest takie fajne, że film też wspomaga niejako literaturę, tak, prawda? Oczywiście. A to my wspomóżmy widzów może. Tak dzisiaj na szybko, pani Sylwio, to może jakieś pytanie konkursowe i nagroda, która oczywiście będzie w postaci podwójnych wejściówek do kina Hel, jest być może na ten film się Państwo właśnie zdecydują. To dzisiaj tak z zaskoczenia. Oczywiście. Drodzy Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. W którym roku powstała głośna ekranizacja powieści Śmierć na Nilu w reżyserii Johna Gieremina? Wystarczy pod naszym postem podać prawidłową odpowiedź. Odpowiedź dwie pierwsze poprawne, nieedytowalne, oczywiście tradycyjnie zostaną uhonorowane wejściówkami do opolskiego Heliosa. Pani doktor, zrobić sprawny scenariusz, bo już tak mówiłem chwilę o książce, do takiego filmu to nie lada wyzwanie, no a później jeszcze oczywiście jego reżyserowanie, bo znowu pewnie część z widzów będzie się odnosić też do Morderstwa w Orient Expressie. Tak, oczywiście. Sądząc po wielu zwiastunach filmu, myślę, że będzie to jednak absolutnie cudowny obraz. A dlaczego? No właśnie, mamy tutaj dekadencki styl. Do tego dochodzi nam piękne oświetlenie. A to wszystko właśnie w tym filmie będzie nam tak mocno podkręcać ten kolonialny styl. A jak doskonale też wiemy, styl kolonialny to jest to połączenie elegancji z egzotyką. I myślę, że właśnie Śmierć na Nilu przeniesie nas troszeczkę do innej epoki. A to też nam pozwoli zrozumieć pewien fenomen, bo tutaj mowa o zjawisku egiptomanii. To zjawisko było bardzo popularne u schyłku XIX i początku XX wieku. Także myślę, że ten film nam właśnie pozwoli wrócić do tych czasów, prawda, do tej minionej epoki. I teraz Państwo wiedzą, dlaczego na początek pytałem o te wakacje i o te ferie i o te wyprawy, bo jak nie pojechaliśmy do Egiptu, tak jak i my nie pojechaliśmy, to będzie okazja, żeby na ekranie filmowym trochę tego egipskiego ciepła poczuć, chociaż oczywiście będziemy mieli też i moment
morżenia krwi w żyłach za sprawą tego, co tam się na ekranie dziać będzie. No to jeszcze jedna rzecz, oczywiście na koniec, otoczka plenerowa, już Pani wspomniała, no i jeszcze chyba obsada aktorska. Branagh jednak ma co do siebie, że potrafi zgromadzić fantastyczną plejadę gwiazd wokół siebie. I to już właśnie od czasów tych filmów szekspirowskich, o których Pani mówiła. Tak, na pewno, ale ja bym chciała jeszcze nawiązać do lokalizacji, bo tutaj Pan tak mówi nam o tym Egipcie, a właśnie nie, bo zdjęcia powstały w Maroku. Także zdjęcia powstawały nam w okresie wrzesień-grudzień 2019 roku i było to studio Longcross Studios w Anglii i właśnie Maroko. Ale magia filmu, a nie jest magia filmu. Tak, i tutaj nawiązując jeszcze do Pana pytania, oczywiście absolutnie wybitna obsada aktorska. Sam reżyser wcielił się w postać Herkulesa Poirot. Mamy tutaj aktorkę Gal Gadot, która wydaje mi się, że stara się wyjść z tych ram. Wonder Woman. Wonder Woman, tak, dokładnie. Mamy Armiego Hammera, który po skandalu, prawda, obyczajowym stara się wrócić na ekrany kin. No i mamy też Annette Bening i jeszcze wielu innych aktorów. Także myślę, że tutaj obsada jest naprawdę wyśmienita. Drodzy Państwo, nic dodać, chyba nic ująć, tylko zaprosić, poczuć troszkę ciepła z ekranu, aczkolwiek, tak jak mówię, krew w żyłach też na pewno będzie się mrozić za sprawą scenariusza i rozwiązania tej zagadki, która tam jest. No i życzymy Państwu chyba udanego seansu, bo jednak co by nie powiedzieć, Kenneth Branagh to jest swego rodzaju pieczątka, która gwarantuje określoną ocenę, prawda? Oczywiście, jest to jeden rzeczywiście z najwybitniejszych brytyjskich aktorów i reżyserów, prawda, bo wybitny aktor teatralny. Tak, o tym należy, tak. O tym należy pamiętać. Zapraszamy Państwa zatem. Dziękuję bardzo za wizytę w Dziękuję kinie. Bardzo dzisiaj również. Pani dr Sylwia Frach naszym i Państwa gościem. No i do zobaczenia tradycyjnie za tydzień.